Brzdęk, brzdęk, brzdęk. Słuchajcie, Konrad Hryszkiewicz. Wojciech Biedroń. A jutro, jak Bóg da, to nawet Rafał Żąbek. Jak Bóg da. Jak Bóg da. Jak Bóg da. Ale jakby co, jestem na podorędziu, gdyby Bóg nie dał. Dobra, to ja będę krzyczał. Drodzy państwo, witamy bardzo, bardzo serdecznie wszystkich naszych widzów, tych, którzy jednak ryzykują zdrowie psychiczne i chcą... Podziwiamy was niezmiennie. Podziwiamy was naprawdę. Robi to na nas ogromne wrażenie. Oczywiście witamy też naszą kochaną ekipę Bez Spiny Fanpage, Cypi z Rumcajs, Bez Spinelli, tak czasami może część Namaste, widzów po prostu, wiesz, czeka, Stefan aż po prostu Szadła. Tak przegniemy, że po prostu już, wiesz, dla nich to będzie za dużo. To jest taki, wiesz, rodzaj takiego oczekiwania, napięcia, którego, wiesz, z Jarząbkiem byliście blisko tego. Byliśmy blisko, ale też jeszcze chyba to nie był ten poziom. Słuchajcie, jaja są straszne, bo okazuje się, że ta władza, co jest teraz, nie? To jest straszna władza w ogóle. Straszna? Tak. Media, co tak były za tą władzą, wiesz, dostają teraz... Zmieniły zdanie. Zmieniły zdanie. Ojej. Czyli teraz przyszedł czas na media i bobry. Czyli po bobrach czas na media, ale o tym za chwilę. Wcześniej byli naukowcze, tak, i wszystkie, tak, różne rakie. I takie, wiesz, te gwiazdy wszystkie, co tak, to pani Ochojska i tak, ta grupa Granica. Pani Lempart. Co pani Lempart. Też jest zły rząd. I... Nie będziemy cicho! Kto im jeszcze został w ogóle? No nie wiem, może został jeszcze, nie wiem, Maciej Maleńczuk chyba im został i to tyle. I trolle Giertycha. Trolle Giertycha i ewentualnie ta pani z Bajmu, nie? Kozidrak, co znaczy. Ale to tak. Może lepiej. No ale w każdym razie okazało się, że oni sobie wzięli na wiceministra faceta, którego kancelaria robi gruby hajs z deweloperami. O kurczę. No i teraz się okazało, że tak jest. O ja cię. Czyli patrz, to jest taka choroba, która ich wszystkich, no bo tak, Myrchy też deweloperka, nie? No tak, 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 tak. Prawda? Ale teraz było takie już totalnie ministerialne myrchowanie i oni poszedł dzisiaj tekst na ten temat i go, no... On wziął, szybko poszło. Wziął i się usunął. Wziął i się usunął. Znaczy honorowo, jakby nie patrzeć. Tak, tak. No w każdym bądź razie... Co prawda inni go przekonali do tej decyzji, za którego to Zemła, słyszałem. Tak, Maciej, no, troszkę go przekonali. Przyłożyli mu po prostu rewolwer do głowy i tak. Dali mu tak propozycję do wiemy, do którego przedszkola chodzą twoje dzieci, tak? Tak to mogło wyglądać. W każdym bądź razie, jak zwykle, było miło, sympatycznie uśmiechnięta Polska i Maciej Zemła postanowił spytać kandydata na prezydenta. Pana Sikorskiego. Jeszcze niedoszłego. Niedoszłego przyszłego. Niedoszłego. Należy straszył tego Trzaskowskiego, żeby Trzaskowski coś zaczął robić, to Trzaskowski się przestraszył i jeździ po Polsce jak oszalały. No tak, no, to jest do jakieś wyjście, słuchaj. No tak, znaczy... Unikać dziennikarzy, jeździć po Polsce. Przede wszystkim odsunęli go od Warszawy, to jest... To jest plus. Znaczy, co narobił, to jest wiadomo. Słuchajcie, Maciej Zemła pyta pana Sikorskiego o aferę z lobbystą w rządzie. Dzień dobry, Maciej Zemła, Telewizja w Polsce 24. Ja mam pytanie o wiceministra Jacka Tomczaka. Wirtualna Polska ujawniła, że jego kancelaria obsługuje firmy deweloperskie. Sam wiceminister bardzo mocno optuje z kolei za kredytem 0%. Czy to nie jest konflikt interesów? Nie moje ministerstwo, nie mój wiceminister. Nie będę komentował. Nie mój cyrk, nie moje małpy. Oczywiście, i oczywista tak, sprawa, słuchajcie. No, to nie jest moja rzecz, no. No, ale, ale panie ministrze, to pana rząd jest. Znaczy, w sumie to dobrze, wiesz co, bo z drugiej strony jakby był jakiś pan klient, który by lobbował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, to trzeba byłoby się martwić. Ale był taki pan Rubcow. Rubcow na przykład, bardzo lubił ministerstwo. Podejrzewam, że mógł coś tam... No. Zresztą często przyjeżdżał, na przykład przyjeżdżał pan Ławrow w czasach, kiedy pan Sikorski był. To też był lobbying. To był lobbying. Ale wiesz, odbrał ich wtedy, wiesz, zrobił im taką odprawę tym ambasadorom, nie? I mówił, co mają myśleć, robić, pisać i tak dalej. No. Jaki byłby ekwiwalent na przykład takiej kancelarii notarialnej w przypadku ale to MSZ-u? Ale to pytanie, czy w rublach, czy... W ruble. W ruble ćwierkały. Dobrze, drodzy państwo, tu słuszna uwaga. Cypi z Rumcajs nam napisał, panowie muszą sobie blat powiększyć, bo brakuje miejsca na asortyment i krzesełka na kółkach. No coś w tym jest. Zaczyna tutaj być sporo... Zaczyna być dużo i zaczynają nas zasłaniać po prostu te wszystkie rzeczy. Tak, bo doszedł tam. No, ale to jest tak. Wyjątkowy, jedyne w swoim rodzaju, tak ministerstwo. Uważam. Tak jest. Koalicji 13 grudnia oczywiście. No dobrze. Gdzież 15 października, no bo od tego zaczynamy też datę. Datę. Tak, to są pamiętne daty. No to już jest bardziej 15 października. To do wyciągania zeznań to bardziej grudniem pachnie. Także, dobra, idziemy. Bo też o tę sprawę pytany był nie kto inny, tylko pan Zgorzelski. O to samo. Z jego ugrupowania. Mhm. Kolega jego po prostu. Czy ktoś, kto ma takie związki z deweloperami, powinien być ministrem?
ministrem, czy ministrem w takim... No jest wiceministrem. No tak, no więc jeszcze raz mówię, panie redaktorze, zobaczymy, co jest w treści tego materiału. Nie przesądzam ani w jedną, ani w drugą stronę absolutnie. Nie widzi pan tutaj konfliktu interesów? Ktoś, kto optuje za kredytami... Niech mi pan wierzy, że odniesie... Ma kontakty z deweloperami. Odniesiemy się do tego i nie będziemy sprawy zamiatali pod dywan. Chyba powiedziałem dosyć wyraźnie. Ale będą jakieś konsekwencje ze strony klubu? Być może, zobaczymy. A pana zdaniem na razie wszystko wygląda dobrze czy źle? Na razie wygląda tak, że pan redaktor zacytował mi dwa zdania z materiału, który mam wrażenie ma trochę więcej zdań. Więc nie będę tutaj wykonywał jakichś samosądów, wyroków i formułował jakichkolwiek wniosków na antenie Radia Z, kiedy po raz pierwszy usłyszałem od pana taką sprawę. Czyli na pierwszy rzut oka nie widzi pan tu konfliktu interesów? Na pierwszy rzut oka, z tego co pan powiedział, trzeba sprawę zbadać i się do niej odnieść. Ja tylko przeczytam jeden komentarz z naszego czatu, zanim jeszcze to będziemy komentować. Aha. Bez spinozaur, tak się tak, nazywa. Widzę właśnie. Sikorskiemu mina zemła. Oj tak, zemła mu bardzo. Bo Maciek to wiesz, on tak zadaje takie trudne pytania. Zamiast zadać pytanie panu Sikorskiemu, dlaczego jest pan najlepszym kandydatem na prezydenta? Znaczy, albo dlaczego pan ma taką wspaniałą żonę? Żona na przykład. Nie, która tak pana wspiera. I rodzinę tam. No tam. Na wschodnim wybrzeżu. Dokładnie. Dokładnie. Takie pytanie trzeba zadawać na konferencjach. Oczywiście. I święto obchodzą, bo... Ale dobra. Nie, to przecież się ale nas jeszcze zapraszają przynajmniej. Tak, dobrze. Na konferencję. Tak, to prawda. Dobrze, i teraz zaczynamy martyrologię dziennikarską. Och, tak, no właśnie. Cała kolejna grupa zawodowa prześladowana. Te wszystkie koleżanki Rubcowa, wiesz, w tym Sejmie, czyli Patrysia Michalska, Patryk Michalski. Nie no, chyba, nie? On to nie. Ale nie, to przepraszam. Mam nadzieję. I pani Adamek i wszyscy. My się jakby co odcinamy. Nie, odcinamy się oczywiście. Nie, tak. No tam różnie słychać. Co? Ja to powiedziałem, pomyślałem. No dobra, to uwaga. Panie Wojtku, ile chce pan za ten dom z papieru? 700 baniek nie dam bez spinelli. Taki serial był, dom z papieru. Dom z papieru, tak. No, pasuje. Słuchajcie, drodzy państwo, no bo i teraz się okazuje, że Szymon Hołownia niszczy wolne słowo. Wolne media niszczy. Wolne media niszczy. Krzyczeli tak. Przecież tak jeszcze niedawno. Tak, wolne media. Pani tak broni TVN-u. Miał im pomagać, a jak wyszło, to pani Adamek opowiada. To jest bardzo, to jest poruszający materiał. Proszę się skupić. Z powagą podejść do tego tematu. Obejrzeć. Decyzja na się przełożona. Uznaczkowy na tej straży marszałkowskiej? Zgadza się. Zmienione jest podejście do tego. Nie, proszę państwa, ja dalej tłumaczę. W zarządzeniu numer 1 marszałka Sejmu w sprawie wstępu i wjazdu na teren podległy kancelarii Sejmu jest uszczególnione, gdzie dziennikarze mogą przebywać. To jest zarządzenie numer 1 pochodzące jeszcze z czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy, kiedy w korytarzu prowadzącym do gabinetu marszałka Sejmu wisiała słynna kotara. I rzeczywiście w tym zarządzeniu jest mowa o kilku tylko miejscach, gdzie dziennikarze mogą przebywać. Na tej liście nie ma korytarza, w którym jest gabinet marszałka Sejmu. Katarzyna Karpa-Świderek, dyrektorka Biura Obsługi Medialnej Kancelarii Sejmu, pytana dzisiaj przeze mnie o tę sprawę, mówi wprost, są takie momenty, kiedy marszałek potrzebuje spokoju. To nie jest miejsce do pracy dla dziennikarzy. Tu ma pani miejsce do pracy. Pracujemy nad nową salą dla dziennikarzy, gdzie będzie pani miała pełen komfort. Przygotowaliśmy nowe zaplecze socjalne, żeby miała pani smaczną kawę i mogła się tutaj... Nie chodzi mi o kawę. Ja jestem dziennikarką, której naprawdę zupełnie kawa jest do niczego niepotrzebna. Mogę sobie poradzić bez kawy. Natomiast nie mogę sobie poradzić z sytuacją braku konsekwencji w związku z tym, co politycy obiecują, a rzeczywistością, jaka nas potem dotyka. To jest tak wielowątkowa historia. Ale dobrze powiedziałeś, nie połączysz tej sprawy z PiS-em. Tak. Agata, nie połączysz tej sprawy z PiS-em, to patera, nie? Słuchajcie, ale wiesz, bo tak, walczyli o ten wolny Sejm, nie? No i teraz on ich po prostu nie chce wpuścić przed korytarz. Ale ja pamiętam, jak oni TVN walczyli przecież. No właśnie. Pamiętasz? Wszyscy sobie wpinali. Lex TVN, tak, wszystkie media. A teraz popatrz, taką Adamek przesunął jak jakiś mebel niepotrzebny. Dokładnie. Jeszcze gorącą, kawą przekupić. Ejcie, spokój. No, takie historie, słuchaj. Taką dziennikarską, no... Adrianna Ada pyta, o co chodzi z tą kawą? No o to, że oni im taki pokoik socjalny wydzielili dla grzecznych dzieci. Tam mają zabawki różne i tam mają też dziennikarzy kawę. Tylko. I tylko dla grzecznych dziennikarzy. Inni nie wejdą. No właśnie, no dobra. Ale przekupstwo na kawę, no wysoko ich cenią, naprawdę. No właśnie, znaczy no takich cenią, jak... No jak widać. Widać. No to w każdym bądź razie sytuacja jest taka, że pan Hołownia postanowił nieco rozluźnić atmosferę i... Wyszedł do dziennika. Zrobić to, co robi najlepiej. I zrobić to, co zrobił najlepiej, tak. No zobaczcie. To jest druga osoba w państwie. Witam przedstawicieli najbardziej udręczonej grupy zawodowej w tym budynku. Jak wam współczuję?
Co tam się stało? Właśnie się zastanawiam. Tak się stało. Jak był jakiś atak, to mam nadzieję, że wezwali służby, pogotowie. No bo podobno on mówił, że on nie dobrze. Że oni nie wpuszczają tam mediów pod ten gabinet. Jak się już o tym dowiedział. To jak powiedział, że do garażu dziennikarzy Rady Polskiej cypli z Rumcajsa. Dobrze, w każdym bądź razie jest tam taka sytuacja. Okazało się, że dziennikarze nie są wolnych mediów oczywiście. Oczywiście. Podpuszczani pod ten gabinet tego, bo tam była służby działały, sprawdzały, czy nie ma podsłuchu. Nie żartuję teraz, poważnie mówię. To jest oficjalna, tak? Ale czyż wpuściłbyś ludzi Tuska, ze służb Tuska do swojego gabinetu, żeby oni sprawdzili, czy nie masz podsłuchu, czy oni tam się tym zasał podsłuchów założył. Nie, to, ja nie wiem, czy powinniśmy prowadzić ten program. W ogóle sam możecie lepsze jakby tutaj... Dobrze, a teraz zobaczcie, co grudniowa koalicja, co pan marszałek i członek mówił zaraz na początku. No tak, miało być pięknie. No to zobacz. Zaproszę w najbliższych dniach najstarszych sejmowym stażem dziennikarzy, by pomogli mi znów mądrze otworzyć dla nich Sejm. No to otworzył im pokój socjalny. Macie tam kawę i, macie tam kawę i po temacie. Nastąpiło piękne otwarcie. Piękne otwarcie. Tak, wszyscy ci dziennikarze. Tak, w tej likwidacji. Oni są teraz w likwidacji. Chcieli, żeby było wolne. Tylko nikt się nimi teraz nie przejmuje jakoś tak. No właśnie. Śmieje się z nich ten Hołownia. Z takich wielkich redaktorów. Dejcie ludzie spokój. No, z takich... Agata Adamek. No, kurczę. Kto będzie teraz trudne pytania Tuskowi zadawał i Hołownia? Tu za dziennikarz. Tu za trudnych pytań. Może pani Dobrosz Orasz będzie zadawała trudne pytania. Dobra, wjeżdża Leszczyna pani, Izabela. Trzymaj różdżkę. Trzymajmy różdżkę. Bo okazuje się, że nic nie działa. Dzisiaj wróżem, także... Tak. Nic mam wróża. Nie działa, nie ma pieniędzy na nic i mamy winnych. Wiemy już, kto jest winny. Kto jest temu stanowi. Pani Leszczyna nam powie to. Posłuchajmy. Dobra. Z danych, które mam z agencji oceny i taryfikacji, wynika, że tak, są tacy lekarze, którzy przedstawiają fakturę w wysokości 299 tysięcy. W ogóle dejcie ludzie spokój. To przez nich to wszystko się dzieje. Aha, to przez tych lekarzy. Ale nic nie kosztują, wiesz? Leki nie kosztują, energia, tylko lekarze, wiesz? Może to ta faktura to na rok była wystawiona. Może, no nie wiem, w każdym razie nie oburza cię to? Że, znaczy, nie, no, jestem na lekarzu oburzony. Ja jestem strasznie oburzony na lekarzy, jak oni śmią w ogóle takie pensje. Ale ktoś im przecież płaci. No ktoś powinien im płacić, no oczywiście. Znaczy, miało być tak, że wystarczy, że wrzucimy do władzy. Tak, magiczną różdżką. Pieniądze będą i będą. A tu pieniędzy nie ma i nie będzie. No tak. I to wina lekarzy. Wina lekarzy. No bo wiadomo, tam zdaje się, że budżet służby zdrowia, tak, czy opieki zdrowotnej wynosi chyba, nie wiem, 200 miliardów prawie już, nie? Nie tak. Więc to ten jeden lekarz, to tam te 300 tysięcy zarabia. A jak takich lekarzy jest dużo? A jak dużo może być? Nie wiem. Coraz jest mniej, więc to jest największy problem. Słuchajcie, ale dowiezie. Pani Izabela dowiezie tę sprawę, dowiezie. A jakby co, to się na prywatnie pójdzie za NFZ odda? NFZ odda. Że tak. Ale oczywiście, tak jest. Tak powinno się robić. Oczywiście. A nie, ci lekarze się denerwują ten rząd. Narobił się ten rząd dla nich. Kolejna grupa zawodowa, która się nas obrazi. No. Tak, tam już niewiele im zostało. Prawda. No tylko sekta tego, Giertycha. Ale oni wierzą zawsze. Sekta Tuska to swoją drogą. Nie? Czasem tylko, że... To jest ich spoiwo. Pani na szczęście inną sprawę obiecuje załatwić pani Izabela Leszczyna, więc znaleźliśmy to w fakcie. Zobaczmy, co obieca z kolejkami tym razem. O, właśnie, likwidują kolejki, ale za 4 lata. PiS w końcu odsunięty zostanie od władzy, to wtedy końcu... zlikwidują kolejki. Dokładnie. No i będzie spokój, będzie w końcu spokój. Ma to sens, naprawdę, oczywiście. Ja uważam, że to ma głęboki sens nawet. Dobrze. Teraz bardzo ważna sytuacja, bo się okazuje, Gazeta Wyborcza wpadła na trop, dlaczego w Polsce jest źle z finansami. A, kret. I ma też taki, no, bubr. Kretobubr. 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 Siedzi w tym rządzie kretobubr, panie kochany. Zamaskowany pisowiec. Pisowiec zamaskowany. Okulary wziąć. Dokładnie. Czekaj, jak pisowiec. O, są, dobra. Czekaj, są okulary. Ja teraz będę robił za zamaskowanego pisowca w łonie rządu. Z państwu przeczytajmy to, bo to Gazeta Wyborcza poinformowała. No popatrz. Dziura Domańskiego eksplodowała.
Po nowelizacji budżetu 24 deficyt wyniesie 240 miliardów. Deficyt wyniesie 240 miliardów. O matko boska. Ale już jest kogo? Dziura Domańskiego. No i znalazł się winny. Jest winny. Mam nadzieję, że zostanie ukarany odpowiednio. Też. Czekaj, teraz ściągam. Pan Tomczak wyznaczył, wiesz, ścieżki teraz i można myśleć teraz kolejnych ministrów. Ja ściągam okulary i teraz już jestem normalnym. A gdyby tak zdymisjonować wszystkich ministrów i żeby został pan Tusk tylko sam. Tak. I by rządził po prostu. Nie, no bo jednak nie miałby na kogo zwalać, no. No kto by się znalazł? No, bobry zawsze są, nie? Bobry, to są bobry. I dziennikarze, oczywista sprawa. No i pytamy, czy wyrzuci, no bo my by chcielibyśmy też przypomnieć słowa pana Donalda Tuska. To całkiem świeże, z zeszłego roku. No to rzeczywiście świeże, ale mógł zdążyć zmienić zdanie 5 razy jeszcze w tym czasie. Jak nie, to 550 razy od zeszłego roku. Ale ile było dni? No, wiesz co, no było 360. Trochę. No to 500 myślę, że tak, może być. No to sprawdźmy, bo pan Tusk mówił o pieniądzach, że się znajdą, no, że się natychmiast znajdą. No ja nie wiem, no zobaczmy to. No. Jeśli w Polsce znowu nastanie rząd odpowiedzialny, który wie, na czym polega gospodarka, to pieniądze znajdą się w sposób niemalże automatyczny. Automatyczno-magiczny. Automatyczno-magiczno-różdżkowo-bach. Różdżkowo, tak? I proszę bardzo, pieniążki tylko, są. No. No, tylko to nie wyszło. Chodzi o to. W którymś z poprzednich programów mówiłem, że many zabrakło. Aha. Że wiesz, no już po prostu wiesz, no te czarodziejskie... Ale chcesz mi powiedzieć, że ten rząd ukradł w 10 miesięcy 240 miliardów? Czekaj, poczekaj. Znaczy, jeżeli szczęście się zwiększa, no to ja nie wiem, no to są straszne rzeczy się dzieją w tej Polsce naszej. No. I w ogóle skąd, gdzie te pieniądze zniknęły? No, bo to jest pytanie. Zajączkowska Gate. O. Afera pani posłanki tak. Zajączkowskiej. Bo okazuje się, że tak, że nie tylko koalicji politycy noszą 8 gwiazdek. 8 gwiazdek nosili, ale też i... I pani się ubrała w bluzę do programu w takiej bluzie. Do programu nawet? Tak, tak. O. No, chyba tak, to zobaczmy to. No. Mhm. A gdzieś tam trafiła się okazja, żeby kupić bluzę i... I założyła pani bluzę, no, z wulgarnym określeniem, bo wszyscy wiemy, co się kryje pod tymi 8 gwiazdkami. Jezus Pan. No dobrze, ale to pani sama powiedziała, że to było antypis. Ja pod tym hasłem widzę co innego. No więc o co ci chodzi? Drodzy państwo, to my pokazujemy teraz tę bluzę, żeby nie było tak, że tutaj na tablecie go pokażę. No tak wystąpiła pani Zajączkowska i nie wygląda na taki szturm modlitewny raczej. To nie wygląda na szturm modlitewny. Nie, absolutnie nie. My chyba żeśmy ten materiał ucięli chyba w najważniejszym momencie, bo ona powiedziała, co to znaczy 8 gwiazdek. No Jezus... Jezus Pan. Nie wiem, czy to wybrzmiało. Wybrzmiało to, tak? Przepraszam, tak, mogłem się... Tak. Jezus Pan. No. Jezus Pan. Czyli nie to. Znaczy, rzeczywiście widziałem takiego TikToka z takim księdzem z TikToka, który rzeczywiście tam sobie zrobił trochę jaja, bo odsłonił tylko właśnie pierwsze dwie literki i pierwszą z tej trójki, z tych 3 gwiazdek. No. Ale chyba to nie o to chodziło. Aha. Znaczy nie wiem. No może dobra. My się nie znamy. Nie znamy się w ogóle w takim razie, ale musimy biec dalej. Ale życzymy pani Ewie wszystkiego pani, dobrego. Tak, na pewno polubią pani wszyscy wyborcy PiSu, panią polubią. Ale zawsze chwila refleksji, zawsze może, myślę, tak, wiesz, może nie zaszkodzi. Może rzeczywiście, tak. TVP, drodzy państwo. Kwiatki polskie. Słuchaj, bo to tak, w sumie to nawet przypomina kwiatek. To może jak mi się uda to postawić jakoś tak... Nie, bardzo. Nie będzie ci bobra. Proszę bardzo, bobrze masz kwiatka polskiego. Sytuacja jest... A ja trzymam, już dzierżę mikrofon w dłoni. Sytuacja jest taka, bo są takie kwiatki polskie, które mają być taką... odpowiedzią na takie żartobliwe programy w TVN24. Panie redaktorze, czy Kwiatki Polskie to najśmieszniejszy program w naszej telewizji? Zapłakałem się ostatnio. Zapłakałem się ze śmiechu. I prawda? Ze śmiechu? Oczywiście ze śmiechu. A pamiętaj o Policja Uśmiechu. Patrole Uśmiechu. Myślisz, że to będzie może taka nowa kara właśnie w ramach resocjalizacji postpisowców? Będziesz oglądać Kwiatki Polskie, będziesz musiał się śmiać. Tak. I oj, będziecie się śmiali, Polacy. Takie kara, 5 lat zapętleniu Kwiatków Polskich. Jest taka scena. Gościu z tego programu w TVN24 wszedł sobie na plan w trakcie trwania programu w TVP Info i zaczął wyciągać stamtąd prowadzącą. Tak, i to jest takie rzeczy. Uba w popachy, drodzy państwo. Niech nie było końca. 3,5 miliarda, zobaczcie, jak wygląda 3,5 miliarda.
Michał Kępa, dzień dobry, ale dzień dobry, co? Wracamy. Ale dokąd? Wszyscy czekają, Sianecki czeka, każdy czeka, dziękuję bardzo, widzę, ty sobie zostajesz. Wracamy, Kasia, ja nie będę czekał, dobrze, ja muszę koniec, tu program, po jesteś? Programie, miesiąc, dobra, miesiące, po programie koniec, dokończę tutaj, nie ma muszę po programie, dokończyć czekają przybyli, mamy... czekaj, koniec, do widzenia. Michał, dziękuję usiądź koniec, sobie zamykam. Na kwiatku, poczekaj spokojnie. Nie będę czekał, koniec, Kasia, nie będę czekał, koniec, Grzesiek już czeka, wszyscy czekają, masz jeszcze 20 minut, 18 minut. 20, dobrze, 20 minut, to ja dobrze dojadę. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Wracamy za chwilkę, na wiertniczą. No, koniec. Kwiatki wam dam. Naprawdę. To jest trochę jak ten wiersz. Kasia, Mariusz, czekamy! Mariusz, wróć do domu. On tam krzyczy jeszcze. Kasia, ale, wróć! Ale co, no, Kasia. Michał, no zaraz, spokojnie. Kasia, wróć! Michał, straszne. To, ale w ogóle to myśmy byli na pan w tym to programie. Jeden freakfightowiec tak mówi. Kasiu, wróć! Jest jego freakfightowiec, ale to mogłaby być w ogóle taka... Bestia wiesz, z Tokio, tak się nazywa. Bestia z Tokio, czyli Michał teraz był bestią z Tokio. Bestia z Wiertniczej. Bestia z Wiertniczej wkroczyła do kwiatków polskich i to był właśnie ten moment. Czekaj, tak, to w ogóle... To wiele płaszczyzn ma. Musimy rozbić to na czynniki pierwsze. Po pierwsze zachowanie mężczyzny wobec kobiety. Chodź już, chodź. Tak, wyciąga ją tam na siłę w ogóle tak. Tego. Co tam, Sianecki czeka w TVN-ie, a nie tam panie... Właśnie, druga kwestia, ten pan był z konkurencyjnej stacji. Tak, teoretycznie konkurencyjnej. Ale to jest teraz jedna redakcja, bo oni na przykład identyczne robią materiały. Śmieją się z tego samego, robią dokładnie takie same materiały jedni i drudzy. To po co? To trzeba zamknąć tę upublik. Może fuzję zrobić. Neo TVP. Dobrze, że jest w likwidacji. Jak to samo masz w TVN-ie. No. Tylko lepiej robione. Może. No tak, no. Jest. Ja uważam, że to jest głęboka, w tym wszystkim jest prawda. A myślisz, że taki format Kwiatków Polskich by się w TVN-ie znalazł? Dałoby się... Coś się... Ja nie mam wysokiego mniemania o widzach TVN-u, ale chyba nawet tego oni nie zdzierzą. Nie daliby rady. Tak to, drodzy państwo, widzicie... Tak. A jeszcze wygląda... Kasiu Wróżcza wytłumaczyć, tak. Bo to chodzi o pana Gonciarza chyba. Tak? Tak. I on był takim youtuberem i on krzyczał Kasiu wróć i to jest taki śmieszny żart. Aha. Bo chodziło o jego było. No ale to... Dobrze, drodzy państwo, tak wygląda zresztą walka konkurencyjna na śmierć i życie walczą TVN z Neo TVP w likwidacji. No, takie rzeczy tylko u nas. Rafał Trzaskowski no, otworzył już pudełko po papierze w Warszawie, nowy tramwaj. I co, mógł się udać w mógł inne się miasto, w końcu zająć tym, co najbardziej lubi, czyli czymś poza Warszawą. I pojechał i tam dostał pytanie od młodej osoby. Chciałem, żebyście zwrócili uwagę państwo i ty też, Kondin, na to też, co ona mówi i jak to mówi. Mhm, oczywiście. Dobry wieczór, panie prezydencie miasta stołecznego Warszawa. Ja jestem Maria, oryginalnie pochodzę z Legionowa, mieszkałam przez rok w Warszawie, teraz mieszkam w Radomiu. I ja jako kobieta i młoda dorosła w tym świecie nie czuję się bezpiecznie. Właśnie to jest temat, właśnie też tutaj wszyscy poruszają go, i też był temat zdrowia psychicznego. Ja dorastałam pod rządami PiS-u. Obecnie jest Platforma, ale powiedzmy, że rząd PiS-u wyrządził pewną szkodę w moim zdrowiu psychicznym, tak myślę. Głównie przede wszystkim przez wydarzenia z 2020 roku, kiedy zaostrzono prawa aborcyjne. Czy pan, gdyby został prezydentem, to w ogóle coś się zmieni, czy coś się zmieni w ogóle w województwie mazowieckim, tej KFC? Bo obecnie nic nie mamy. Dobrze, jeszcze jedno pytanie. Drodzy państwo, musimy kończyć. Także bardzo państwu dziękuję za to spotkanie. Musimy już kończyć. Dziękuję państwu bardzo. Nie zatrzymuję was. Nie zatrzymuję was. Ale żeby nie było, to podobno, że się było złośliwie zmontowane, on podobno jej odpowiedział, aczkolwiek podobnie lakonicznie z tego, co słyszałem. To PiS już nie robi krzywdy nikomu. Tej... No ja mam nadzieję, no Trzaskowski weźmie ale wiesz, on jej pod swoją zrobił, opiekę. Zrobił jej krzywdę psychiczną. PiS. To teraz ma... Słuchajcie, ja dostałem alert RCB. Może też dostaliście na swoje komórki. Zobaczcie, drodzy państwo, tutaj no. Mam go tu jeszcze przed nie. Sobą. Na naszym tablecie. Uwaga, Rafał Trzaskowski był widziany w tramwaju na Wilanowie. Nadciąga kampania prezydencka. Zostań w domu, zabezpiecz swój dobytek. Tak. Bardzo ważne ostrzeżenie, drodzy państwo. Ja jeszcze nie dostałem, ale czekam. Czeka na taki alert. Tak. Ja mam nadzieję, że będziemy ten. No tak, no, uważajcie, no przede wszystkim uważajcie na swój dobytek. Bo to jest tak. Jak rząd chce waszego dobra, chowajcie swoje dobra. Ambasador i co się śpiewa w ambasadzie w USA w Warszawie? Do you listen to Taylor Swift? I do. Do you know her song Romeo and Juliet? A love story, you mean love story. A love story, yeah. Can you sing it?
Romeo, save me some. You got it. Yeah. I love Taylor Swift. You and I are a little bit like Taylor Swift, don't you think? Yeah. That's the greatest compliment, actually. Exactly. Tak. Powiem ci tak. Uśmiechnięty pan ambasador z nadania właśnie demokratów. Tak. Ja teraz troszkę się przyglądam właśnie wyborom, które będą w Ameryce. Aha. I pani Kamala Harris, powiem, on bardzo pasuje. Identycznie. Oni się ze sobą świetnie naprawdę, wiesz, ładnie tutaj łączą. No. No dobra, słuchajcie, musimy kończyć, naprawdę, bo musimy 7 sekund. Konrad Juszkiewicz. Wojciech Biedroń. Do zobaczenia, do jutra.